dobry. Pociąg wspomnień już czeka. Ruszamy w przeszłość. Archiwizje to nasza podróż w przeszłość, do której staramy się naszych widzów zaprosić. Dla Państwa to są wspomnienia, dla nas to jest potwierdzenie tego, co mówili nam rodzice, że kiedyś było inaczej. To, że było inaczej, widać po technice, która wówczas była w użyciu. Dziś jest to zdecydowanie bardziej rozwinięte. Jednak ludzie pozostają ci sami, a ci ludzie, którzy wtedy to przeżywali i w tym uczestniczyli, mają dziś możliwość powspominać i odświeżyć obrazy z tamtych lat. Dziś przypominamy uroczystość ślubowania pierwszaków w szkole numer 7 w 1997 roku. Uroczystość trochę się zmieniła od tamtych czasów, ale miny pierwszaków pozostały takie same. Spójrzmy, jak to było. Natomiast już za chwileczkę coś, co powstało w magnetowidach naszych, zmontowane zostało przed chwileczką dosłownie, fragment ślubowania pierwszoklasistów ze szkoły podstawowej numer 7. Obszerne fragmenty tej uroczystości nadamy w najbliższym programie telewizji 7, czyli TV 7, szkolnego programu naszej osiedlowej szkoły o godzinie 20 w środę. A teraz krótki fragment i zwiastun, mam nadzieję, bardzo ciekawego programu. Thank you.
magiczki. Z tej przesympatycznej grupy pierwszaków ślubujących dzisiaj w szkole podstawowej numer 7 mu rośnie jakiś wielki minister zdrowia, wielki minister edukacji narodowej, może minister kultury i sztuki. Zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Dziś już dojechaliśmy do stacji końcowej, a ja zapraszam Państwa na kolejną pozycję programu Telewizji Zachód i na naszą stronę www.tvzachód.pl oraz na naszego Facebooka. Do zobaczenia.